W tym rozdziale zajmiemy się tworzeniem rzutni z wyspami. Rzutnie, które tworzymy w układach, są bardzo elastyczne. Co to oznacza? Nie musimy tworzyć standardowych prostokątnych rzutni. Możemy tworzyć rzutnie o różnych kształtach i również możemy je modyfikować i zmieniać ich kształt. Na początek, zanim zaczniemy tworzyć rzutnie z wyspami, przejdziemy tutaj do prostego przykładu. Mamy tutaj prostokąt oraz dwa okręgi. Na początek przejdźmy do wstążki, do karty narzędzia główne, do panelu Rysuj. Rozwijmy ten panel, zahaczmy pineskę i przejdźmy tutaj do narzędzia region. Zaznaczmy teraz wszystkie nasze obiekty i naciśnijmy klawisz Enter. Zauważmy, że w linii poleceń mamy informację, że utworzono trzy regiony. Są to trzy oddzielne regiony, jeżeli przejdziemy i zaznaczymy każdy z tych obiektów. Jak wiemy, możemy utworzyć region z każdego obiektu, który ma zamknięty kształt. I teraz wpiszmy polecenie SUMA i naciśnijmy klawisz ENTER. Dobrze znamy to narzędzie. Zaznaczmy teraz ten obiekt oraz ten i naciśnijmy klawisz ENTER. Za pomocą tego narzędzia sumowaliśmy te dwa obiekty. Naciśnijmy klawisz ESCAPE. Może teraz skorzystamy z narzędzia Różnica. I teraz od tego większego obiektu będziemy chcieli odjąć ten mniejszy, czyli naciskamy klawisz Enter i wybieramy drugi obiekt i naciskamy klawisz Enter. I w ten sposób od tego dużego obiektu odjęliśmy nasz okrąg. Pokazaliśmy tutaj ten przykład tworzenia regionu, następnie korzystaniu z polecenia sumy oraz różnicy, dlatego, ponieważ właśnie używając regionu można utworzyć rzutnie, czyli w łatwy sposób będziemy dokonywać modyfikacji i będziemy tworzyć rzutnie o dowolnym kształcie. Może w tym momencie zaznaczmy ten obiekt i usuńmy go klawiszem Delete. Teraz przejdźmy do innego przykładu. Powiększmy nasz widok. Naciśnijmy klawisz Escape. Mamy tutaj mapę sytuacyjno-wysokościową. Przejdźmy teraz do układu. Kliknijmy tutaj w tym miejscu. Może powiększmy troszeczkę nasz Widok, i teraz będziemy chcieli utworzyć tutaj rzutnię. Utworzymy tą rzutnię troszeczkę w inny sposób niż zwykle. Na początek jesteśmy na warstwie o nazwie rzutnia. Przejdźmy teraz do utworzenia prostokąta. Określmy pierwszy narożnik oraz drugi. Następnie przejdźmy tutaj do naszego panelu. Skorzystajmy z narzędzia region i zaznaczmy ten nasz prostokąt. Naciśnijmy klawisz Enter. W tym momencie przekształciliśmy nasz prostokąt w region. Teraz przejdźmy do karty o nazwie widok i skorzystajmy tutaj z takiej opcji, jak przekształć obiekt w rzutnię. Klikamy na to narzędzie i teraz zaznaczamy nasz region. Zaznaczyliśmy nasz region. Kliknijmy dwukrotnie w tą naszą rzutnię i może tutaj powiększmy nasz widok. Może sobie tutaj zmieńmy skalę. Na przykład jeden. Do 20. Tą rzutnię utworzyliśmy troszeczkę w inny sposób, ale jest to dokładnie taka sama jak każda inna, którą do tej pory widzieliśmy. Kliknijmy teraz dwukrotnie po zarzutnią. Przejdźmy teraz do karty narzędzia główne i tutaj włączmy sobie warstwę o nazwie tekst. Widzimy, pojawił nam się tutaj tekst. Zgodzicie się jednak ze mną, że ciężko się czyta ten tekst ze względu na te pikiety wysokościowe, które są za tym tekstem. Spróbujemy teraz skorzystać z narzędzia różnica i odjąć ten właśnie obszar z naszym tekstem od tej rzutni. Zatem przejdźmy teraz do narzędzia prostokąt, narysujmy prostokąt wokół tego tekstu. Może wyłączmy sobie tryb lokalizacji klawiszem F3 i określmy sobie tutaj wielkość tego naszego prostokąta. Następnie przejdźmy do panelu Rysuj, skorzystajmy z opcji Region, zaznaczmy teraz nasz ten prostokąt i naciśnijmy klawisz Enter. I teraz skorzystajmy z narzędzia o nazwie Różnica. Wpisujemy polecenie Różnica, naciskamy klawisz Enter. I teraz musimy zaznaczyć tę naszą dużą rzutnię, nacisnąć klawisz Enter i następnie zaznaczyć ten nasz region. Naciśnijmy klawisz Enter. I widzimy w tym momencie, że utworzyliśmy. Wyspę w naszej rzutni. Spróbujmy teraz kliknąć dwukrotnie tutaj w naszą rzutnię i spróbujmy przesunąć nasz widok. Widzimy, że przesuwamy nasz widok, a tutaj ta wyspa z naszym tekstem zostaje w tym samym miejscu. Naciśnijmy klawisz escape. Zastanawiasz się pewnie, czy trudno taką wyspę usunąć. Pokażemy ci teraz w jaki sposób można to zrobić. Musimy teraz utworzyć prostokąt Większy niż ta wyspa, następnie przejść do narzędzia region, zaznaczyć ten prostokąt, nacisnąć klawisz Enter i teraz skorzystać z narzędzia Suma. Naciskamy klawisz Enter, wybieramy tę naszą dużą rzutnię oraz ten prostokąt i naciskamy klawisz Enter. I w ten sposób nasza wyspa została zlikwidowana i w tym momencie tej wyspy już nie ma. Zatem wiemy już w jaki sposób możemy tworzyć rzutnie z wyspami, pamiętajmy o tym, że należy utworzyć wcześniej region, a następnie skorzystać z narzędzia albo różnicy, albo sumy.